robi wrażenie, bardzo fajnie. Możemy poćwiczyć, że tak powiem, na sucho, zanim przyjdziemy do pacjenta. Na spokojnie, bo wiadomo, gdy jesteśmy w szpitalu i gdy mamy jakiś stan zagrożenia życia, to trzeba działać szybko, a tu możemy poprawić technikę, więc naprawdę bardzo mi się podoba. I czego spodziewa się Pani po tym szkoleniu? No przede wszystkim trochę poprawić rzeczy, które mi wcześniej nie wychodziły, bo już miałam okazję trochę ćwiczyć na pacjentach. Przede wszystkim chciałam naprawić te rzeczy, które mi nie idą i myślę, że to mi pomogło. Na przykład zakładanie maski krtaniowej. Trochę miałam z tym problem, a teraz już wiem, jak układać palce, jak sobie pomagać, żeby ona łatwo wchodziła. Wbrew pozorom nie jest tak prosto założyć się. Spodziewam się przede wszystkim, że nabędę wiedzę, której do tej pory jeszcze na studiach nie nabyłem. Taką wiedzę podstawową, której każdy student medycyny już na pierwszym roku właściwie powinien wiedzieć, jak się resuscytuje, jak się ratuje ludzi, tak? W każdym momencie swojego życia, tak jakby, tak? Gdziekolwiek, gdzie się nie spotkamy z taką sytuacją, żebyśmy wiedzieli, jak sobie poradzić z tym, tak? Myślę, że to jest taka podstawowa podstawowy powód, dla którego tutaj przyjechałem, żeby się właśnie tego nauczyć. Największe wrażenie, że jest bogactwo tych fantomów, tego właśnie tak jak tutaj widzimy tą karetkę, tych symulatorów wszystkich, tak? Że widzimy i możemy się uczyć praktycznie w bardzo zbliżonych warunkach do naturalnych, czyli do tego, jak się pacjenci zachowują, jak wygląda praca w karetce, jak wygląda praca na SOR-ze, jak wygląda praca na sali operacyjnej. I są bardzo zbliżone warunki i nam jako studentom na razie jeszcze nie możemy tego doświadczyć tak na własnej skórze, tak w naturalnych warunkach, tak? A tutaj są bardzo zbliżone te warunki, tak jak mówię, i, no i dzięki temu możemy się uczyć i doskonalić i w przyszłości myślę, że szybciej będziemy mogli reagować na takie różne sytuacje i no jesteśmy przygotowani dużo lepiej, tak? Cały czas. Po dwóch dniach szkolenia jakby dowiedzieli się dużo nowych informacji, nowych schematów postępowania i oczywiście w tej chwili jest podstawowe działanie, żeby wyszlifować tą wiedzę i żeby bardziej w sposób planowy działali z rozmysłem, w taki sposób, żeby wiedzieli, co robią w czasie udzielania pomocy już w zaawansowanych sytuacjach medycznych. Tutaj akurat ćwiczono upadek z wysokości około 4 metrów. W międzyczasie doszło także do amputacji kończyny. Pacjent był w dość ciężkim stanie. I tutaj trzeba było rozpoznać, nie tylko zablokować na przykład krwawienie, ale też rozpoznać, że pacjent ma inne zagrożenia życia, jak na przykład odmę, którą należało odbarczyć. I studenci planowo próbowali pewne rzeczy wprowadzić, natomiast oczywiście skutek na razie jeszcze w czasie nauki jest taki, że możemy go skorygować. Natomiast myślę, że sama symulacja pozwoli im w domu przemyśleć te kwestie w taki sposób, żeby usystematyzować swoje postępowanie. Nie? Znaczy na uczelniach są uczeni schematów postępowania, ale często są to w formie prezentacji czy też wykładów, natomiast dość mało mają praktycznych zajęć na uczelniach. Tutaj w przeciwieństwie do uczelni mają same praktyczne zajęcia, więc dlatego jest to dobre zestawienie już posiadanej wiedzy z wykorzystaniem tej wiedzy w praktyce. Dzisiaj była z Uniwersytetu w Lublinie, przy czym studenci sami się organizują, jeśli chodzi o przyjazdy, przyjeżdżają tutaj po prostu prywatnie. Przyjeżdżają też często, przez ostatnie 2 miesiące mieliśmy praktycznie grupy co tydzień, czyli sobota, niedziela, jakaś grupa medyczna, za tydzień będzie grupa z Krakowa. Ma Pani ze sobą 2 dni ciężkich ćwiczeń, jak wrażenie? Bardzo pozytywne, polecam, naprawdę bardzo mi się podobało i szkoda, że tak krótko. Największe wrażenie, na czym się najbardziej podobało, to, że mogliśmy tutaj wyćwiczyć podział ról i defibrylację, prawda, odrażnianie dróg oddechowych, wszystko po kolei jak robić, ale też to nie były takie utarte schematy, prawda, jak się na początku uczyliśmy, tylko były też elementy zaskoczenia, na pewne rzeczy trzeba było zwrócić uwagę, więc chyba głównie to. Po 2 dniach. No jeszcze jestem dużo bardziej zaskoczony, znaczy pozytywnie niż jak wczoraj byliśmy po połowie dnia, tak? Tak jakby, no już potwierdzam to, co powiedziałem ostatnio, tak? Czyli wczoraj, że można się tu wiele nauczyć i jeszcze bardziej chyba poziom mojego zadowolenia się bardziej wzrósł niż wczoraj, tak? Bo naprawdę dużo się nauczyliśmy, dużo sytuacji, w których ćwiczymy najpierw tak jakby schematy, czyli tak jak powiedziałem, że jakiś kręgosłup taki mamy, a później dopiero
jeżeli mamy te symulacje, to widzimy, że jak może legnąć w gruzach, tak, ten nasz schemat wyuczony i że musimy właściwie polegać na sobie i na tym, że co jest najważniejsze w danym przypadku i jakoś tak działać. Tak. Plusem są nietypowe sytuacje w to, że możemy właśnie bardziej elastycznie podchodzimy do tego. Nie podchodzimy do tego w ten sposób, że mamy schemat i wiemy, że co robić. Leży pacjent i mamy pacjenta, który zawsze jest w takiej samej pozycji, zawsze to samo wykonujemy po kolei, tylko zaskakują nas te sytuacje. Tak, że mamy nagle z tych, nie wiem, wczorajszy dzień był taki, że bardziej pokazywali nam i bardziej się tak uczyliśmy tych schematów, a dzisiaj właściwie tak próbujemy wykorzystać to w praktyce, w takim życiu, że złożone te wszystkie schematy, które wczoraj liczyliśmy, jakby mieliśmy, dzisiaj jest to tak jakby połączone i musimy sobie radzić, tak mandrując w tym, że tak powiem.